Witam Was w mojej kuchni. To właśnie tutaj eksperymentuję z różnymi produktami i wymyślam nowe dania. Mój najnowszy pomysł to paszteciki z karpiem milickim, z aromatycznymi grzybami, suszonymi pomidorami i tymiankiem. A to wszystko zapieczone w cieście francuskim. Do przygotowania tego dania potrzebuję jeden ładny filet skarpia, suszone grzyby. Suszone grzyby ugotowałam w bulionie warzywnym. Poza tym wykorzystam jeszcze suszone pomidory, białą część pora, jedną cebulę i to wszystko. Doprawię farsz solą i pieprzem. Najpierw wrzucam filet skarpia do gotującego się bulionu warzywnego na dosłownie 5-10 minut, żeby tylko zmiękł. W międzyczasie przygotuję sobie cebulę i por. Cebulę i por później przesmażę. Cebulę kroję w drobną kostkę. Potrzebuję jeszcze połówkę pora. Tnę wzdłuż. Nacinam go i również kroję go w drobną kosteczkę. Jako kolejny dodatek wezmę jeszcze 3 suszone pomidory. Pokroję je w cienkie paseczki. To wszystko razem przysmażę, a na koniec dodam tymianek. Rozgrzewam 2 łyżeczki klarowanego masła. I na tym będę smażyła pora z cebulą. Cebulę, pora i pomidorki wrzucam na patelnię. I chwilę smażę. W garnku nieźle bulgocze. Mój karp potrzebuje jeszcze 2 minutki. Obniżę mu trochę temperaturę. Cebula z porem i z pomidorami już się podsmażyła. Na koniec dodaję kilka gałązek świeżego tymianku. On dodatkowo wzbogaci mój farsz. Bezpośrednio do pozostałych składników. Przesmażę to wszystko przez około minutę, a później wyłączę i poczekam, aż wystygnie. Cebula, suszone pomidory, por, tymianek pięknie się razem zaaromatyzowały. Mój karp już jest gotowy. Wszystko wyłączam i będę wyławiać po kolei. Wyciągam filet skarpia. Bezpośrednio na talerz. Postaram się wyłowić wszystkie suszone grzyby. To mi już nie będzie potrzebne. Skarpia może ściągnąć jeszcze skórę. Filet jest gorący, więc ostrożnie przyniosę go na deskę. O, jest. Ściągam skórę. Lekko podcinam skórę nożem. I ściągam. Muszę poczekać, aż ryba całkowicie wystygnie, zanim będę mielić ją w maszynce. Ten przepis będzie doskonały dla tych, którzy stronią od karpia, ponieważ ma ości. W momencie, gdy zmielimy go w maszynce, wszystkie ości pozostaną tutaj, a my dostaniemy czyste mięso ryby. Zmielę sobie najpierw grzyby. Do zmielonych grzybów dodam karpia.
Na koniec przepuściłam w maszynce jeszcze kromkę razowego chleba, który sprawił, że resztki farszu, które zostały w korpusie, przedostały się bezpośrednio do miski. Do zmielonego karpia z grzybami dodam moje pozostałe składniki, które już wystygły. I wymieszam soczyste mięso karpia z grzybami, a do tego dodaję posiekaną cebulkę przesmażoną razem z porem, pomidorami oraz tymiankiem. To wszystko zamieszam. Już zaczyna pachnieć, a paszlecieki są jeszcze nie gotowe. Ten aromatyczny farsz doprawię solą oraz pieprzem. Oraz odrobina świeżo mielonego pieprzu. Wszystko razem wymieszam. I tak naprawdę mój farsz jest gotowy. Wyjmuję z lodówki ciasto francuskie. Wkładam sobie na desce. I za chwilę będę wycinała metalowymi ringami różne krążki. Mniejsze oraz większe. Jeżeli nie macie takich ringów, możecie zastąpić je po prostu szklankami. Najpierw wytnę sobie większe krążki. Powiedzmy 4 na dobry początek. I 4 mniejsze krążki. Mniejsze krążki układam bezpośrednio na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Na mniejszych krążkach układam po łyżce mojego aromatycznego farszu z karpiem miliskim, suszonymi grzybami, pomidorami i tymiankiem. Mniejsze krążki z farszem przykrywam większym krążkiem z ciasta francuskiego i formuję paszteciki. To samo robię z pozostałymi pasztecikami. Tak naprawdę możecie zrobić dowolny kształt pasztecików. Mogą być to sakiewki, koperty, czy po prostu zwinięte ruloniki. Pełna dowolność. Żeby moje ciasto francuskie pięknie się zrumieniło, posmaruję je żółtkiem. Wykorzystam jedno żółtko. Odcedzę je od białka. Delikatnie, muszę je tylko musnąć po wierzchu. Żeby paszteciki wyglądały jeszcze ładniej, posypię je czarnuszką, solą morską albo płatkami chili. Jeżeli macie na przykład kminek, również możecie go wykorzystać. Dla tych, którzy lubią pikantne smaki, na pewno przyda się chili. Tak przygotowane paszteciki włożę do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni. I pozostawię je tutaj na 15 minut. Oto mój sposób na rybę słodkowodną bez ości. Nowoczesne paszteciki z karpiem milickim, podane w sposób tradycyjny z czerwonym barszczem. Mam nadzieję, że mój nowy przepis przypadnie Wam do gustu.